J.K. Rowling. Harry Potter i kamień filozoficzny. Czyta Piotr Frączewski. Audiobook udostępniony przez Pottermore from J.K. Rowling. Rozdział pierwszy. Chłopiec, który przeżył. Państwo Darsleyowie z pod numeru czwartego przy Prywek Drive mogli z dumą twierdzić, że są całkowicie normalni. Chwała Bogu. Byli ostatnimi ludźmi, których można by posądzić o udział w czymś dziwnym lub tajemniczym, bo po prostu nie wierzyli w takie bzdury. Pan Darsley był dyrektorem firmy Grannings, produkującej świdry. Był to rosły, otyły mężczyzna, pozbawiony szyi, za to wyposażony w wielkie wąsy. Natomiast pani Darsley była drobną blondynką i miała szyję dwukrotnie dłuższą od normalnej, co bardzo jej pomagało w życiu, ponieważ większość dnia spędzała na podglądaniu sąsiadów. Syn Darsleyów miał na imię Dudley, a rodzice uważali go za najwspanialszego chłopca na świecie. Darsleyowie mieli wszystko, czego dusza zapragnie, ale mieli też swoją tajemnicę, i nic nie budziło w nich większego przerażenia jak myśl, że może zostać odkryta. Uważali, że znaleźliby się w sytuacji nie do zniesienia, gdyby ktoś dowiedział się o istnieniu potterów. Pani Potter była siostrą pani Darsley, ale nie widziały się od wielu lat. Prawdę mówiąc, pani Darsley udawała, że w ogóle nie ma siostry, ponieważ pani Potter i jej żałosny mąż byli ludźmi całkowicie innego rodzaju. Darsleyowie wzdrygali się na samą myśl, co by powiedzieli sąsiedzi, gdyby Potterowie pojawili się na ich ulicy. Oczywiście wiedzieli, że podterowie też mają synka, ale nigdy nie widzieli go na oczy i z całą pewnością nie chcieli go nigdy oglądać. Ten chłopiec był jeszcze jednym powodem, by Darslejowie trzymali się jak najdalej od podterów. Nie życzyli sobie, by Dudley przebywał w towarzystwie takiego dziecka. Kiedy darslejowie obudzili się rano w pewien nudny, szary wtorek, od którego zaczyna się nasza opowieść, w zachmurzonym niebie nie było niczego, co by zapowiadało owe dziwne i tajemnicze rzeczy, które miały się wkrótce wydarzyć w całym kraju. Pan Darsley nucił coś pod nosem, zawiązując swój najnudniejszy krawat, a pani Darsley wyrwała się na chwilę z domu na plotki, gdy tylko udało się jej wepchnąć wrzeszczącego dadleja do dziecinnego krzesła na wysokich nogach. Żadne z nich nie zauważyło wielkiej brązowej sowy, która przeleciała za oknem. O wpół do dziewiątej pan Darsley chwycił neseser, musnął wargami policzek pani Darsley i spróbował pocałować na pożegnanie Dudleya, ale mu się to nie udało, bo Dadley miał akurat napad szału i opryskiwał ściany owsianką. Nieznośny bachor! zarechotał pan Darsley wychodząc z domu. Wsiadł do samochodu i wyjechał tyłem z przed numeru czwartego na Privet Drive. Na rogu ulicy dostrzegł pierwszą oznakę pewnej nienormalności kota studiującego jakąś mapę. Dopiero po chwili do pana Darsleya dotarło to, co zobaczył. Więc obrócił gwałtownie głowę, by spojrzeć jeszcze raz. Na rogu Privet drive rzeczywiście stał bury kot, ale nie studiował żadnej mapy. Co mógł sobie pomyśleć pan Darsley? To, co pomyślałby każdy rozsądny człowiek, że musiało to być jakieś złudzenie optyczne. Zamrugał parę razy i utkwił spojrzenie w kocie, a kot utkwił spojrzenie w nim. Pan Darsley skręcił na rogu ulicy i wjechał na szosę, obserwując kota w lusterku. Kot odczytywał teraz napis Private Drive. Nie, tylko wpatrywał się w tabliczkę z tym napisem, bo przecież koty nie potrafią czytać, a tym bardziej studiować map. Pan Darley otrząsnął się lekko i wyrzucił kota z myśli. Kiedy zbliżał się do miasta, po głowie chodziło mu już tylko wielkie zamówienie na świdry, które miał dzisiaj otrzymać. Na skraju miasta został jednak zmuszony do zapomnienia o świdrach. Kiedy utknął w normalnym porannym korku ulicznym, nie mógł nie zauważyć, że naokoło jest mnóstwo dziwacznie ubranych ludzi ludzi w pelerynach. Pan Darsley nie znosił ludzi ubierających się śmiesznie, na przykład młodych ludzi w tych wszystkich cudacznych strojach. Doszedł do wniosku, że to jakaś nowa głupia moda. Zabębnił palcami w kierownicę i wówczas jego spojrzenie padło na stojącą w pobliżu grupkę tych dziwaków. Szeptali między sobą, wyraźnie podnieceni. Pan Darzlej stwierdził z oburzeniem, że niektórzy wcale nie są młodzi. O, ten mężczyzna na pewno jest starszy od niego, a ma na sobie szmaragdowo zieloną pelerynę. Trzeba mieć naprawdę czelność. Po chwili przyszło mu jednak na myśl, że to jakiś wygłup. Ci ludzie po prostu przeprowadzają zbiórkę na jakiś równie bzdurny cel. Tak, na pewno o to chodzi. Sznur samochodów ruszył, i kilka minut później pan Darley wjechał na parking firmy Grannings, a w jego myślach z powrotem zagościły świdry. W swoim gabinecie na dziewiątym piętrze pan Darley zawsze siedział plecami do okna. Tego dnia okazało się to okolicznością sprzyjającą, bo gdyby siedział przodem, trudno by mu było skupić się na świdrach. Nie widział słów przelatujących jawnie w biały dzień, choć widzieli je ludzie na ulicy. Pokazywali je sobie palcami i gapili się na nie z otwartymi ustami. Większość z nich jeszcze nigdy nie widziała sowy, nawet w nocy. Natomiast pan Darsley przeżył normalne, całkowicie wolne od słów przedpołudnie. Nawrzeszczał po kolei na pięciu pracowników, odbył kilka ważnych rozmów telefonicznych, a potem znowu na kogoś nawrzeszczał. Był w wyśmienitym nastroju, aż do pory lunchu, kiedy pomyślał, że dobrze by było wyprostować nogi, przejść się na drugą stronę ulicy i kupić sobie w piekarni bułkę z rodzynkami. Dawno już zapomniał o ludziach w pelerynach, kiedy nagle natknął się na nich tuż obok piekarni. Zmierzył ich gniewnym spojrzeniem. Nie bardzo wiedział dlaczego, ale budzili w nim niepokój. W tej grupce również szeptano o czymś z ożywieniem, ale nie zauważył, by ktoś miał w ręku puszkę do zbierania datków. Dopiero kiedy wyszedł ze sklepu, niosąc torbę z wielkim kawałem ciasta z orzechami, usłyszał strzępy rozmowy. — Potterowie, zgadza się, ja też o tym słyszałem. Tak, to ich syn Harry. Pan Darsley zatrzymał się, jakby mu nogi wrosły w chodnik. Poczuł falę lęku. Spojrzał przez ramię na dziwnie ubranych osobników, jakby chciał ich o coś zagadnąć, ale się rozmyślił. Przeszedł pośpiesznie przez ulicę, wjechał windą na dziewiąte piętro, warknął na swoją sekretarkę, żeby mu nikt nie przeszkadzał, złapał za słuchawkę telefonu i już prawie wykręcił numer do domu, kiedy znowu się rozmyślił. Odłożył słuchawkę i zaczął gorączkowo myśleć, szarpiąc wąsy. Nie, nie, nie dajmy się zwariować, w końcu nie ma w tym nic niezwykłego. Mnóstwo ludzi może się nazywać Potter i mieć syna Harego, a kiedy zaczął się nad tym zastanawiać, doszedł do wniosku, że nie jest nawet pewny, czy syn jego szwagierki ma na imię Harry. Nigdy go nie widział. Bardzo możliwe, że nazywa się Harvey albo Harold. Nie ma powodu, by niepokoić panią Darsley. Każde wspomnienie o siostrze zawsze ją przygnębiało. Nie miał jej tego za złe. Ostatecznie gdyby on miał taką siostrę. Ale mimo wszystko ci ludzie w pelerynach. Tego popołudnia było mu trochę trudniej skupić się na świdrach, a kiedy o piątej opuszczał firmę, był w takim stanie, że wpadł na kogoś tuż za drzwiami. Przykro mi mruknął, gdy drobny staruszek na którego wpadł, zatoczył się i prawie upadł. Dopiero po kilku sekundach uświadomił sobie, że staruszek ma na sobie fioletową pelerynę. I wcale nie sprawiał wrażenia rozgniewanego tym, że ktoś o mało co nie powalił go na ziemię. Przeciwnie, na jego twarzy zakwitł szeroki uśmiech i zaskrzeczał tak, że przechodnie zaczęli się oglądać: Niech szanownemu panu nie będzie przykro, bo dzisiaj nic nie może zepsuć mi humoru. Cieszcie pan ze mną, bo już nie ma sam wiesz kogo. Wszyscy powinni się cieszyć, nawet mugole tacy jak pan, bo to szczęśliwy, ha ha! Jak szczęśliwy dzień! Po czym uściskał pana Darsleja serdecznie i odszedł. Pana Darsleja całkowicie zamurowało. Został uściskany przez zupełnie nieznajomego człowieka i nazwano go Mugolem, cokolwiek miało to znaczyć. Był wstrząśnięty. Pobiegł do samochodu i ruszył w drogę do domu, mając nadzieję, że coś mu się przywidziało. A zdarzyło mu się to po raz pierwszy w życiu, bo nie pochwalał wybujałej wyobraźni. Kiedy wjechał na podjazd przed numerem czwartym, pierwszą rzeczą, jaką zobaczył i wcale mu to nie poprawiło nastroju, był bury kot, którego spostrzegł dzisiaj rano. Teraz kot siedział na murku otaczającym ich ogród. Był pewny, że to ten sam kot, bo miał takie same ciemniejsze obwódki wokół oczu. Śio! krzyknął Pan Darsley. Kot nawet nie drgnął, tylko zmierzył go chłodnym spojrzeniem. Czy tak zachowują się normalne koty? Pan Darsley wzdrygnął się i wszedł do domu. Nadal nie zamierzał wspomnieć o tym wszystkim żonie. Pani Darsley spędziła normalny całkiem miły dzień. Podczas obiadu opowiedziała mu o problemach jakie ma sąsiadka ze swoją córką i o tym że Dudley nauczył się nowego słowa nie chcę. Pan Darsley starał się zachowywać normalnie. Kiedy w końcu udało im się zapakować dadleja do łóżeczka, wszedł do saloniku i zdążył na koniec dziennika wieczornego. I ostatnia wiadomość. Obserwatorzy ptaków donoszą o bardzo dziwnym zachowaniu krajowych sów. Choć normalnie sowy polują w nocy i nie widzi się ich w ciągu dnia, z setek doniesień wynika, że dzisiaj sowy latały we wszystkich kierunkach od samego rana. Specjaliści nie są w stanie wyjaśnić, dlaczego sowy tak nagle zmieniły swoje zwyczaje. Tu speaker pozwolił sobie na uśmiech. To bardzo tajemnicza sprawa. A teraz posłuchajmy, co Jim McGuffin ma do powiedzenia o pogodzie. Jim, czy tej nocy zanosi się na jakiś deszcz słów? No cóż, Ted, odpowiedział facet od pogody. Nie bardzo się na tym znam, ale wiem, że nie tylko sowy zachowywały się dzisiaj bardzo dziwnie. Dzwonili do mnie telewidzowie z Kentu, Yorkshire i Dundee, mówiąc, że zamiast obiecanego przeze mnie deszczu, mieli prawdziwą ulewę meteorytów. Może niektórzy wcześniej zaczęli obchodzić noc sztucznych ogni. Ludzie, to dopiero w przyszłym tygodniu. Ale mogę wam obiecać, że w nocy będzie padało. Pan Darsley poczuł się bardzo niepewnie. Meteoryty nad całą Anglią, sowy latające w biały dzień, tajemniczy osobnicy w pelerynach i to szeptanie, szeptanie o potterach. Do saloniku weszła pani Darsley niosąc dwie filiżanki herbaty. Nie, tak nie można. Powinien z nią porozmawiać. Odchrząknął nerwowo. Petunio, kochanie, nie miałaś ostatnio wiadomości od swojej siostry? Jak się spodziewał pani Darsley spojrzała na niego wzrokiem zdumionego bazyliszka Zwykle udawali, że nie ma siostry. Nie, odpowiedziała ostrym tonem. A Dlaczego pytasz? Dziwne rzeczy były w dzienniku, wymamrotał pan Darsley. Sowy, spadające gwiazdy, a w mieście widziałem mnóstwo cudacznie poubieranych ludzi. No i co? Warknęła pani Darsley. Cóż tak sobie pomyślałem, może, może to ma coś wspólnego z... no wiesz, jej towarzystwem. Pani Darsley wessała łyk herbaty przez zaciśnięte wargi. Pan Darsley zastanawiał się, czy powiedzieć jej, że słyszał nazwisko Potter uznał, że byłoby to zbyt śmiałe posunięcie. Zamiast tego powiedział, siląc się na obojętność. Ich syn musi być teraz w wieku Dudleya, prawda? Tak, przypuszczam, odpowiedziała sucho pani Darsley. Zaraz, jak on ma na imię? Howard, tak? Harry, obrzydliwe pospolite imię. O, tak. Mruknął pan Darsley, a serce w nim zamarło. Y, tak, zgadzam się z tobą całkowicie. Poszli na górę i więcej już o tym nie wspomniał. Kiedy pani Darley zamknęła się w łazience, pan Darley podkradł się do okna sypialni i zerknął na ogród przed domem. Kot wciąż tam siedział. Wpatrywał się w Privet Drive, jakby na coś czekał. Czyżby miał halucynację? I czy może to mieć coś wspólnego z podterami? Bo gdyby tak, gdyby się okazało, że są spokrewnieni z jakimś. Nie, tego by chyba nie zniósł. Położyli się do łóżka. Pani Darsley szybko zasnęła, ale pan Darsley leżał i rozmyślał o tym wszystkim. W końcu doszedł do wniosku, że nawet gdyby podterowie mieli z tym coś wspólnego, nie było powodu by niepokoili jego i panią Darsley. Dobrze wiedzieli, co on i Petunia myślą o nich i o ludziach ich pokroju. Trudno sobie wyobrazić w jaki sposób on i Petunia mogliby zostać wplątani w coś, do czego może dojść poczuł ulgę ziewnął i przewrócił się na bok. Nie, nas to nie może dotyczyć. Jak bardzo się mylił. Pan Darsley zapadł w niezbyt zresztą spokojny sen, ale kot na murku nie okazywał najmniejszych oznak senności. Siedział tam nieruchomy jak posąg, z oczami utkwionymi w dalekim końcu Privet Drive. Nawet nie drgnął, kiedy w sąsiedniej uliczce trzasnęły drzwi samochodu, ani kiedy dwie sowy przeleciały mu nad głową. Nie poruszył się aż do północy. Na rogu, który z taką uwagą obserwował kot, pojawił się jakiś człowiek. Pojawił się tak nagle i bezszelestnie, iż można było pomyśleć, że wyrósł spod ziemi. Ogon kota drgnął, a oczy mu się zwęziły. Jeszcze nigdy ktoś taki nie pojawił się na Privet Drive. Był to wysoki, chudy mężczyzna, bardzo stary, sądząc po brodzie i srebrnych włosach, które opadały mu aż do pasa. Miał na sobie sięgający ziemi purpurowy płaszcz i długie buty na wysokim obcasie. Z zapołówek okularów błyskały jasne niebieskie oczy, a bardzo długi i zakrzywiony nos sprawiał wrażenie, jakby był złamany w przynajmniej dwóch miejscach. Nazywał się Albus Dumbledore. Albus Dumbledore zdawał się nie mieć zielonego pojęcia o tym, że właśnie przybył na ulicę, na której to wszystko, od jego nazwiska podziwaczne buty, było bardzo źle widziane. Z zapałem grzebał w płaszczu, najwyraźniej czegoś szukając. Nie zdawał sobie też sprawy z tego, że od dłuższego czasu jest obserwowany, aż nagle podniósł głowę i zobaczył kota, który wciąż wpatrywał się w niego z drugiego końca uliczki. Zacmokał i mruknął. Mogłem się tego spodziewać. Znalazł to, czego szukał w wewnętrznej kieszeni płaszcza. Wyglądało jak srebrna zapalniczka. Otworzył to, uniósł i pstryknął. Najbliższa latarnia zgasła z lekkim trzaskiem. Pstryknął znowu. Następna latarnia mrugnęła i zgasła. Pstrykał wygaszaczem dwanaście razy. Aż jedynymi światłami na ulicy pozostały dwa maleńkie punkciki. Oczy obserwującego go kota. Gdyby ktoś wyjrzał teraz przez okno, nawet gdyby to była pani Darsley, nie byłby w stanie dostrzec, co się dzieje na ulicy. Dumbledore wsunął wygaszacz za pazuchę i ruszył w kierunku numeru czwartego, gdzie przysiadł na murku obok kota. Nie spojrzał na niego, ale po chwili przemówił: Co za spotkanie, profesor McGonagall. Odwrócił głowę, by uśmiechnąć się do Burego kota, ale ten gdzieś zniknął. Zamiast tego uśmiechał się do nieco srogo wyglądającej kobiety w prostokątnych okularach, których kształt był identyczny z ciemnymi obwódkami wokół oczu kota. Ona też miała na sobie długi płaszcz, tyle że szmaragdowy. Czarne włosy upięła w ciasny, bułeczkowaty kok. Wyglądała na bardzo wzburzoną. — Skąd pan wiedział, że to ja? Zapytała. Ależ, droga pani profesor, nigdy nie widziałem kota, który by siedział tak sztywno. Sam by pan zesztywniał, gdyby panu przyszło siedzieć na murze przez cały dzień, odpowiedziała profesor McGonagall. Cały dzień? I w ogóle pani nie świętowała? Idąc tutaj, musiałem wpaść na chyba stuzin, biesiat i przyjęć. Profesor McGonagall prychnęła ze złością. Och, tak, wiem, wszyscy świętują. Można by pomyśleć, że powinni być trochę ostrożniejsi, ale nie. Nawet mugole zauważyły, że coś się święci. Mówili o tym w wieczornych wiadomościach. Wskazała pod brudkiem ciemne okna salonu państwa Darsleyów. Sama słyszałam. Stada sów spadające gwiazdy. Nie są aż takimi głupcami. Muszą coś zauważyć. Spadające gwiazdy w kęcie. Mogę się założyć, że to sprawka Dedalusa Deagle. Nigdy gdy nie odznaczał się rozsądkiem. Trudno mieć do niego pretensje, stwierdził łagodnie Dumbledore. W końcu przez całe jedenaście lat niewiele mieliśmy okazji do świętowania. Wiem, powiedziała ze złością profesor McGonagall. To jednak nie powód, żeby całkowicie tracić głowę. Ludzie nie zachowują najmniejszej ostrożności, łażą po ulicach w biały dzień, nawet nie raczą się przebrać w stroje Mogoli, wymieniają pogłoski. Spojrzała na Dumbledora z Łukosa, jakby oczekiwała, że coś na to powie, ale milczał, więc ciągnęła dalej. Tego tylko brakuje, żeby w tym samym dniu, w którym w końcu zniknął, sam wiesz kto, Mugole dowiedziały się o nas wszystkich. Dumbledore, mam nadzieję, że on naprawdę zniknął, co? Wszystko na to wskazuje, odpowiedział Dumbledore. Mamy za co być wdzięczni. Może pani ma ochotę na cytrynowego dropsa? Na co? Na cytrynowego dropsa. To takie cukierki Mugoli, które bardzo lubię. Nie, dziękuję. Odpowiedziała chłodno profesor McGonagall, jakby chciała podkreślić, że nie jest to odpowiedni moment na cytrynowe dropsy. Jak mówię, nawet jeśli sam wiesz kto, rzeczywiście zniknął, droga pani profesor. Czy taka rozsądna osoba jak pani nie mogłaby dać sobie spokoju z tą dziecinadą? Przez jedenaście lat walczyłem z tym bzdurnym sam wiesz kto, próbując ludzi nakłonić, by używali jego właściwego Nazwiska Voldemort. Profesor McGonagall wzdrygnęła się, ale Dumbledore, który akurat usiłował odkleić z rolki dwa dropsy, zdawał się tego nie zauważyć. To wszystko staje się takie mętne, kiedy wciąż mówimy sam wiesz kto. Nigdy nie widziałem powodu, by bać się wypowiedzenia prawdziwego nazwiska Voldemorta. Wiem, Powiedziała profesor McGonagalltonem, w którym irytacja mieszała się z podziwem. Ale pan to co innego. Każdy wie, że jest pan jedyną osobą, której boi się, sam wie, no niech już będzie Woldemort. Pochlebia mi pani, rzekł spokojnie Dumbledore. Woldemort ma do dyspozycji moce, jakich ja nigdy nie będę miał, bo pan jest, no, zbyt szlachetny, by się nimi posługiwać. Wielkie szczęście, że jest ciemno. Nie zarumieniłem się tak od czasu, kiedy pani Pomfrey powiedziała, że podobają się jej moje nauczniki. Profesor McGonagall rzuciła na niego ostre spojrzenie i powiedziała: Sowy to nic w porównaniu z pogłoskami, jakie wszędzie krążą. Wie pan o czym wszyscy mówią? O przyczynie jego nagłego zniknięcia, o tym, co go w końcu powstrzymało. Wyglądało na to, że profesor McGonagall poruszyła wreszcie temat, o którym bardzo chciała podyskutować, a był to prawdziwy powód, dla którego czekała na niego na zimnym, twardym murze przez cały dzień. W każdym razie do tej chwili ani jako kot, ani jako kobieta nie utkwiła w albusie Dumbledore tak świdrującego spojrzenia jak teraz. Było oczywiste, że cokolwiek mówili wszyscy, nie zamierzała w to uwierzyć, póki Dumbledore nie powie jej, że to prawda. Lecz Dumbledore odkleił sobie jeszcze jednego dropsa i milczał. A mówią. Naciskała profesor McGonagall, że zeszłej nocy Voldemort pojawił się w Dolinie Godrika, chciał odnaleźć Potterów, krążą pogłoski, że Lily i James Potter, że oni nie żyją. Dumbledore pokiwał głową. Profesor McGonagall westchnęła głęboko. Lily i James, nie mogę w to uwierzyć, nie chciałam w to uwierzyć. O, Albusie. Dumbledore wyciągnął rękę i poklepał ją po ramieniu. Wiem, wiem! Pocieszał ją cicho. To nie wszystko, oznajmiła profesor McGonagall roztrzęsionym głosem. Mówią, że próbował zabić syna Potterów, Harego, ale nie mógł. Nie był w stanie uśmiercić małego chłopczyka. Nikt nie wie dlaczego, ani jak, ale mówią, że od tego momentu potęga Voldemorta jakby się załamała i właśnie dlatego gdzieś zniknął. Dumbledore pokiwał ponuro głową. A, więc to... To prawda, wyjąkała profesor McGonagall, po tym wszystkim, co zrobił, tylu ludzi pozabijał i nie mógł zabić małego dziecka. To wprost zdumiewające. Tyle się robiło, żeby go powstrzymać, aż tu nagle, ale na miłość boską, jak temu haremu, udało się przeżyć. Pozostaje nam tylko zgadywać, powiedział Dumbledore. Może nigdy się nie dowiemy. Profesor McGonagall wyciągnęła koronkową chusteczkę i zaczęła sobie osuszać oczy pod okularami. Dumbledore wyjął z kieszeni złoty zegarek, przyjrzał mu się i mocno pociągnął nosem. Był to bardzo dziwny zegarek. Miał dwanaście wskazówek, a nie miał w ogóle cyfr. Zamiast tego po obwodzie tarczy krążyły maleńkie planety. Dumbledore musiał jednak coś z niego odczytać, bo włożył go z powrotem do kieszeni i rzekł. Hagrid się spóźnia. Nawiasem mówiąc, to chyba on ci powiedział, że tutaj będę, tak? Tak, przyznała profesor McGonagall. A możesz mi powiedzieć, dlaczego znalazłeś się akurat tutaj? To proste. Chcę zainstalować Harego u jego ciotki i wuja. To jedyna rodzina, jaka mu pozostała. Ależ dam. Dumbledore, przecież nie możesz mieć na myśli ludzi, którzy mieszkają tutaj, zawołała profesor McGonagall, zrywając się na równe nogi i wskazując na numer czwarty. Dumbledore, przecież to niemożliwe. Obserwowałam ich przez cały dzień. Trudno o dwoje ludzi, którzy tak by się od nas różnili. I mają syna. Sama widziałam, jak kopał matkę na ulicy, wrzeszcząc, żeby mu kupiła cukierki. I Harry Potter miałby tutaj zamieszkać? Tu mu będzie najlepiej, oświadczył stanowczo Dumbledore. Jego ciotka i wuj będą mogli mu wszystko wytłumaczyć, kiedy trochę podrośnie. Napisałem do nich list. List? powtórzyła profesor McGonagall, siadając z powrotem na murku. Dumbledore, czy naprawdę sądzisz, że zdołasz im wszystko wyjaśnić w liście? Przecież ci mugole nigdy go nie zrozumieją. Będzie sławny, stanie się legendą. Wcale bym się nie zdziwiła, gdyby odtąd ten dzień nazywano Dniem Harry'ego Pottera. Będą o nim pisać książki, każde dziecko będzie znało jego imię. Święta racja powiedział Dumbledore, spoglądając. Na nią z powagą ponad połówkami swoich szkieł. Dość by zawróciło w głowie każdemu chłopcu. Słynny, zanim nauczy się chodzić i mówić. Słynny z czegoś, czego nawet nie pamięta. Nie rozumiesz, że będzie lepiej, jak najpierw trochę podrośnie, a dopiero później dowie się o tym wszystkim? Profesor McGonagall otworzyła usta, ale zmieniła zamiar, przełknęła ślinę i powiedziała. Tak, tak, tak masz rację, oczywiście, ale jak on tutaj trafi? Zerknęła na jego płaszcz, jakby pomyślała, że może pod nim ukrywa Charego. Hagrid go przyniesie. I myślisz, że to mądre? Powierzać Hagridowi tak ważną misję? Powierzyłbym mu swoje życie. Odparł Dumbledore. Nie twierdzę, że ma serce po złej stronie, powiedziała z niechęcią profesor McGonagall, ale nie można przymykać oczu na to, że jest trochę no bez troski. Nie ma skłonności do... Co to było? Ciszę wokół nich przerwał jakiś wargot. Spojrzeli na ulicę, wypatrując od blasku reflektorów, a warkot narastał i narastał, aż zmienił się w ryk, kiedy oboje spojrzeli w niebo, bo właśnie stamtąd nadleciał wielki motocykl, który wylądował tuż przed nimi. Motocykl miał naprawdę imponujące rozmiary, ale na człowieku, który go dosiadał, nie mogło to robić żadnego wrażenia. Wzrostem dwukrotnie przewyższał normalnego człowieka, a szerszy był przynajmniej pięciokrotnie. Trudno było uwierzyć w jego wymiary, a był przy tym niesamowicie dziki. Długie zmierzwione czarne włosy i broda prawie całkowicie przykrywały mu twarz, dłonie miał wielkości pokryw od pojemników na śmieci, a stopy w wysokich, skórzanych butach przypominały małe delfiny. W przepastnych, muskularnych ramionach. Trzymał małe zawiniątko. Hagrid, powitał go z ulgą Dumbledore. Nareszcie skąd wytrzasnąłeś ten motocykl? Pożyczyłem go, panie psorze, odpowiedział olbrzym, złażąc ostrożnie z motocykla. Od młodego Syriusza Bleka, mam go, panie psorze. Nie było żadnych. Trudności? Nie, panie psorze, dom był całkiem rozwalony, ale go wyciągłem, zanim zaroiło się od mugoli. Zasnął bidula, jak przelatywaliśmy nad Bristolem. Dumbledore i profesor McGonagall pochylili się nad zawiniątkiem. Wyłaniała się z niego buzia uśpionego niemowlęcia. Na jego czole pod kępką kruczoczarnych włosów zobaczyli dziwną bliznę, przypominającą błyskawicę. To właśnie tu, wyszeptała profesor McGonagall. Tak, odparł Dumbledore, zostanie mu na zawsze. Nie możesz czegoś z tym zrobić? Nawet gdybym mógł, to bym nie zrobił. Blizny mogą się przydać. Sam mam jedną nad lewym kolanem. Jest doskonałym planem londyńskiego metra. No dobrze, daj mi go, Hagrid, miejmy to już za sobą. Dumbledore wziął Harego w ramiona i zwrócił się w stronę domu Darzlejów. Może mógłbym się z nim pożegnać, panie psorze? — zapytał Hagrid. — Pochylił swoją wielką kudłatą głowę nad charym i obdarzył go czymś, co musiało być bardzo drapiącym. Włocha tym pocałunkiem, a potem nagle zawył jak zraniony pies. Cicho, cicho syknęła profesor McGonagall. Obudzisz mu goli. Przepraszam, zaukał Hagrid wydobywając z kieszeni wielką chustkę w kropki i chowając w nią twarz. Ale nie mogę wytrzymać. Lily i James nie żyją, a biedny mały Harry ma mieszkać z mugolami. Tak, 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 tak. To bardzo przygnębiające, ale weź się w garść, Hagrid, bo nas wszystkich złapią, wyszeptała profesor McGonagall, klepiąc go energicznie po ramieniu, a tymczasem Dumbledore przelazł przez niski murek i podszedł do frontowych drzwi. Położył Harego ostrożnie na schodkach, wyjął z płaszcza list, wsunął go między koce, po czym wrócił. Wszyscy troje stali przez równą minutę patrząc na zawiniątko. Ramiona Hagrida dygotały, profesor McGonagall mrugała zawzięcie, a ogniki, które zwykle jarzyły się w oczach Dumbledora, przygasły. No, cóż, powiedział w końcu Dumbledore, to by było na tyle. Nie ma co tutaj sterczeć. Trzeba gdzieś iść i przyłączyć się do świętowania. Ta, ta, odezwał się Hagrid z tłumionym głosem. Chyba wezmę i oddam motor Syriuszowi. Dobranoc, pani Psor, dobranoc, panie Psorze. Otaruszy oczy rękawem kurtki, Hagrid wskoczył na motocykl i kopnął w pedał zapłonu. Silnik zaryczał i po chwili, wehikuł, wzniósł się w powietrze. I zniknął w ciemnościach nocy. Mam nadzieję, że wkrótce się zobaczymy, profesor McGonagall powiedział Dumbledore chyląc przed nią głowę. Profesor McGonagall wydmuchała hałaśliwie nos. Dumbledore odwrócił się i pomaszerował ulicą. Na rogu przystanął i wyjął wygaszacz. Tym razem pstryknął nim tylko raz i natychmiast dwanaście świetlistych rac pomknęło ku swoim latarniom, tak że na prywet drive zrobiło się nagle pomarańczowo. W tym samym momencie zobaczył Burego kota, znikającego właśnie za rogiem, na drugim końcu uliczki. Dostrzegł też tobołek na schodkach, przed drzwiami. Numeru czwartego. Powodzenia, Harry, mruknął pod nosem, po czym odwrócił się na pięcie i odszedł szumiąc po łani płaszcza. Lekki wiaterek zatrzepotał listkami równo przyciętego żywopłotu przy Privet Drive. Uśpiona, schludna uliczka nie kojarzyła się ani trochę z miejscem, w którym mogłyby się dziać tak zdumiewające rzeczy. Harry Potter przewrócił się na bok wewnątrz tobołka, ale nawet nie otworzył oczu. Mała rączka zacisnęła się na liście i spał dalej, nie wiedząc, że jest kimś niezwykłym. Nie wiedząc, że jest sławny, Nie wiedząc, że za kilka godzin zostanie obudzony wrzaskiem pani Darsley otwierającej drzwi, by zabrać butelki z mlekiem, ani tego, że przez następne kilka tygodni będzie szturchany i szczypany przez swojego kuzyna Dadleja. Nie mógł wiedzieć, że w tym samym momencie różni ludzie, spotykający się potajemnie w różnych miejscach kraju, wznosili szklanki i mówili przytłumionym głosem: Za Harego Pottera, za chłopca, który przeżył.